Siema. Witam w kolejnym odcinku z Kingdom Rush Frontiers. Przetestowaliśmy ostatnio sobie Growla. Wypadł bardzo dobrze. I wkroczyliśmy na takie tereny jaszczuro ludzi. Ulepszyliśmy sobie artylerię, która będzie nam stunowała czasem. I teraz myślę, że ulepszymy sobie magów. Za każdą dodatkową wieczkę maga będziemy mieli, każda z nich będzie miała bonusowy damage. Kogo ostatnio poznaliśmy? Właśnie, to są ci jaszczuro ludzie. Ci Nightskull, oni są strasznie irytujący, bo oni znikają i nawet nasze jednostki ich nie dostrzegają, więc bardzo łatwo ich przeoczyć. I następnie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jest to bardzo miłe. Dobrze, tutaj mam jakiegoś smoka. Chyba się nie obudzi, co? Może to będzie taki mini boss. Zobaczymy. Oho, mamy tutaj dwie drogi, którymi mogą się nam przydostać. Niestety. Wiecie co zrobię? Damy tutaj maga, nekromantę. I tutaj damy... Dwarpa. Bloodguard. Dobrze, idą ci Bloodguardzi. Te Saurusy, Night, no Night, ci co się robią niewidzialni na razie nie idą. Całe szczęście, bo no serio, nie wyobrażam sobie jakbyśmy mieli ich pokonać raz. Byśmy musieli coś tutaj postawić. Ale już sobie na zapas postawimy oczywiście tutaj jakiś żołnierzy. O, ten nekromanta na początek będzie bardzo dobry. Bloodguard. Bardzo dobrze. Dajemy wieśniaczków i już możemy iść z następną falą. To będzie trzeba oczyścić, żeby się mogli tutaj postawić. Nie wiem, kogo tutaj postawimy w sumie. No nie, jeszcze nie. Armia się nam tworzy, super. Bloodguard, o nie! Niechcący zaczął nową falę. To niestety nam nie pomoże. Mamy nowego przeciwnika. Mogą od razu zabić naszych żołnierzy. Mają obronę przed magią. Dużą. Mam 18-22 damage, to sporo. Dobra, pójdźmy w Dwarpa już. No, on one-shotuje nam ziomków. Oby na naszego Growla nie zone-shotował. No, bo średnio tutaj to wygląda, wam powiem. Dobra. Dajmy deszcz meteorów. Dużo to mnie zrobił. Mimo, że mam wysoką odporność na magię, to coś tam im robi jednak, nie? Dobra, kolejna fala. Tutaj Growl fajnie by się zregenerował trochę. I buf. Rzuca kamieniami, bardzo dobrze. Tutaj bym zrobił mecha. Mech będzie spoko. Smok nam tutaj przeleciał i podpalił nam wieżyczkę. I ona teraz chyba nie będzie atakować, ale... Dobra, już wróciła do swojego... O nie... Tego nie przewidziałem, że oni stąd mogą iść. Jeszcze zginął nam bohater. No nie jesteśmy w ciekawej sytuacji. Niestety. Dobra, pójdźmy już w kolejnych. I tutaj będziemy musieli coś poradzić, bo kiepsko to widzę. O, dobra. Growl w nich będzie rzucał.
Na szczęście stąd chyba tylko ci potrafią wychodzić. Innych jednostek chyba nie widziałem, żeby wychodziły. O nie, Growl, proszę cię. No i te niego strzelają. Tak średnio trochę, nie? Żebyś tutaj wystawiał na ostrzał. O, ale te będą tankować świetnie. Szkielety. Oj, Growl zginie chyba. Dobra, przeżył. No dalej te same jednostki. Tutaj chyba również nekromanty dam. I ogólnie by się przydało coś poza nekromantą. Zrobimy tak. Tutaj damy kusznika. No, tych latających się jak zwykle trochę martwię. Tymi latającymi dziadami. Czekaj, ile to ma damage'a? 47, 87. A to ma mniej niestety. Ale wiadomo, no, przyzywa nam jednostki, więc nie ma tutaj co oczekiwać. Nie wiadomo czego. Dobra, kolejna fala. Mamy nowego przeciwnika. Saurian Darter. No, jak go zranimy, się teleportuje. Ło. Mocny. Ciekawie to wygląda. Ja chyba każdy tylko po razie się teleportuje. Tak mi się wydaje. Więcej szkieletów damy. O nie, i są ci, których się obawiałem najbardziej. Znaczy, to mam całą armię, oni sobie i tak przejdą, nie? Oho. Teraz już w ogóle przejdą. O, stąd będą mogli iść? Mam nadzieję, że... A nie, tutaj wejdą. Myślałem, że stąd by tutaj nam przeszli od razu do przejścia głównego, to raczej to by nie miało sensu. Dobra. Rakiety oczywiście. Bardzo przydatna rzecz. Ale armia, co? I mamy kolejne rakiety. I to na tyle było z tej wieżyczki. Teraz byśmy zrobili sobie asasynów. Jeszcze nikomu nie udało się przejść. Bardzo dobrze. I są niewidzialne dziady. Tutaj dam kuszników. Będziemy mieli większy zasięg na nekromancie. Oho. Nie, nie, wy nie przejdziecie. Chyba. O, nowa fala, oczywiście. I to bym chciał najpierw też na maksa zrobić. Bo to jednak są spore obrażenia. O, leci smok. Kogoś tam wykluczy z walki. I wykluczył nam dwie górne wieżyczki. Słabo, co? A czemu on ich nie pali, tylko nas? I... mamy. Dobra, Growl jest tutaj świetnie broniony przez szkielety. Przed tymi dziadami. Blazefang. Aż 420 HP mają i wysoką obronę przed magią. Dobra. Co tu można sobie ulepszyć? Kolejnego do naszej armii damy. Darkness rises. Freedom!
te cztery rakiety już wali ten nasz mech. Przepotężnie. Hej, kozacko, co ta armia super wygląda. Dwóch nekromantów i patrz jaka armia. Tutaj jeszcze jednego można posadzić, co? Tutaj posadzimy gdzieś. Żeby ta armia nam rosła i rosła. Oj, kolejny na przykład Death Knight. Ja tego Death Knighta bym chciał dać tutaj bardziej z tej strony. Bo stąd idą ci strzelający. I kwap. Damy kwasik. Poprawił nam jedną wieżyczkę. Pół biedy. Oj, wali nam w Knighta. Mamy nowe jednostki latające chyba. O ile się nie mylę. Czy to na pewno jednostki latające? Ten smok nam coraz częściej tutaj pali. Trochę przypał. Dobra, lecimy z... Właśnie. Saurian Quetzal. On wykluwa nam mniejsze jednostki. Dobra, tutaj jest tutaj magów może, co? Dobra, tutaj już się trochę cykam. Tutaj już nie dałem nekromanty, tylko arcymaga, żeby jednak coś obrażeń było. No właśnie, zobaczcie, tutaj nam już przeleciało kilka. Ajajaj. Dobrze, rakiety nas ratują znowu. Jeden przeleciał, dobra. Jeden to lepiej niż... Czterech, nie? Mamy Sauron... Savant. Ma atak dystansowy i przyzywa Saurianów. Ale tutaj przez naszą armię raczej nie przejdą. On nawet takich przyzywa. Usia, ciusia. Mamy perka do magów, więc powinniśmy korzystać. Bo im więcej magów, tym inni mają większy damage. To jest jak najbardziej kozackie. Patrzcie, wieża maga kosztuje stówkę. Ten ma teraz 76,151. A teraz ma 78. O, super. 76,156, no. Czyli dostają bonusiki. Kozacko, jak najbardziej. Arcane Bolta damy. Tutaj o się przyda. I tutaj będzie powinien ich niszczyć ładnie. O, tutaj wojna się toczy. Jedna wielka wojna. Arcane Bolt. Oj! Trochę zaspałem. Oby rakiety sobie dały z nimi radę. Nie dadzą rady, kurcze, i na dwie gwiazdki zrobiliśmy to. A niech to. Ten teleport. Już teraz nie muszę stawać żadnych żołnierzy. Bo i tak przeszli. Ajajajajajajajaj. No już się zapewnie poczułem. Czy ten summoner ma też medium... medium obronne przed magią? Niech to dundel świsie, no.
Nie fartownie, zdecydowanie. Lepszym kwas. Że tutaj obszarowo bił. O nie! No to już jest przesada. Z tymi jak sobie mamy poradzić, co? Nie, no serio, to jest gruba przesada. Jest już naprawdę ciężko. Zginął nam bohater. Lepsze magów. Albo dajmy ich może więcej. Dajmy pełno magów. Co z tego, że mają obronę przed magią? Zwiększmy maksymalne obrażenia naszych magów. No i zobaczę, co mam z tymi zrobić tutaj. Slipa totalna. A na szczęście się odkrywają w miarę szybko. Na maksa ich damy. Tych też może zróbmy lepszych. To jest naparzanka gruba. Ile szkieletów mamy, co? Kurde. Będzie jeszcze więcej. Aj, ale to serduszko jedno boli. Boli, boli. Ej, właśnie wpadłem na genialny pomysł. Będziemy zawsze mieli w zapasie ten dodatkowe serduszka, które można kupić za diamenty. Które można kupić za diamenty. Jak stracimy poniżej tych 18, po prostu tego użyjemy i będziemy mieli gwiazdkę do przodu. Bo tak to bez sensu tracić gwiazdki. Dobra, ulepszamy naszych. A to jest ostatnia fala w sumie, dobra. No niestety. Przeszedł jeden za dużo. Jeden za dużo. Mamy 7 punktów dla Growla do rozdania. Nabił 2 poziomy? 1 nabił. Dobra, to możemy ulepszyć. Możemy dodać z niego większego tanka. A to mu daje sobie tylko HP. Ale mi się to podoba, jak on wali w ziemię. Hits in the ground. Dobra. I mamy następny poziom The Dark Descent. A ja to już w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego. Zostawcie łapkę, komentarz i suba. Siema.